W minioną niedzielę tarnobrzescy dominikanie zaprosili wszystkich mieszkańców na piknik parafialny. Okazją do wspólnego świętowania była 88. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. Cudowny obraz patronki Tarnobrzega, Matki Bożej Dzikowskiej, został koronowany trzykrotnie. Po raz pierwszy w 1904 roku. Ponowna koronacja odbyła się w roku 1933, a ostatnia dokonana przez prymasa Wyszyńskiego oraz kardynała Wojtyłę w 1966 roku. Na pamiątkę tych ważnych wydarzeń tarnobrzescy dominikanie zaprosili wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. Przede wszystkim jest to wydarzenie religijne, związane z założeniem też miasta i tarnobrzeskiej społeczności. Od samego początku istnienia Tarnobrzega, tutaj też był klasztor i wszystko właściwie działo się wokół tego wizerunku. Było to w 1904 roku wydarzenie religijne, że obraz został ukoronowany, a więc jakoś zostało w ten sposób przyznane pierwsze miejsce w tej społeczności. Zostało przyznane przez jej mieszkańców Matce Bożej, Maryi, ale to też było wydarzenie patriotyczne związane z dążeniem do niepodległości. Tak więc wydaje się mi, jestem przekonany, że to wydarzenie ma taki wymiar uniwersalny. Taki też wymiar miał piknik parafialny, bowiem każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zostały przygotowane przede wszystkim to, co może wydaje się być właśnie czymś zwyczajnym, codziennym, a więc msze święte, spowiedzi, ale także przy udziale i życzliwości miasta i różnego rodzaju służb dzieci mogą poćwiczyć gaszenie pożarów lub bawić się policyjnymi samochodami. Można się zaszczepić, można się zapisać w ramach spisu narodowego, można coś zjeść, można być razem. W to już teraz, o tej porze, popołudnie niedzielne, bardzo przyjemne, właściwie takie babie lato. Podczas pikniku wystąpił również zespół Ocicanki.